Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. W miniony poniedziałek, 1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć o nich przetrwała, choć komunistyczny reżim robił wszystko, aby wymazać ich z kart historii. Główne uroczystości z udziałem prezydenta i premiera odbyły się w Warszawie. Żołnierskie werble upamiętniały dziś krew przelaną w obronie ojczyzny. To krew bohaterów, krew tych, którzy po wojnie nie chcieli oddać Polski sowieckiemu oprawcy. Podjęli walkę, byli więzieni, torturowani. Także tutaj, przy ulicy Świerszcza 2, w willi Jasny Dom, przez której piwnicę przeszło około 1000 osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Pozostały po nich napisy na więziennej ścianie. Będące świadectwem tamtych dni, tamtego cierpienia, tamtego dramatu. Rozpaczliwe. Jezu, wyratuj. Nazwiska, krzyże, daty, kalendarze. Dziś to świadectwo nie jest zapomniane, choć komunistyczni zbrodniarze chcieli, by tak się stało. Bohaterów mordowali i grzebali w bezimiennych dołach. Symbolem tej zbrodni stała się kwatera Ł. Dziś w tym miejscu znajduje się mauzoleum. Żołnierze wyklęci nie trafili na śmietnik historii, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie wylądowali, ponieważ walczyli po dobrej stronie. To oni reprezentowali dobro, a ich oprawcy, oprawcy komunistyczni, ubeccy kaci w katowniach reprezentowali, byli przedstawicielami zła. To żołnierze niezłomni podjęli ostatni rozkaz generała Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej. Niedźwiadek pisał, że wojna się nie skończyła. I to, co czynili żołnierze niezłomni, aż po rok 1963, było wypełnieniem tych słów. Byli przewodnikami narodu w drodze do wolności. Po upływie kilku miesięcy od rozkazu generała Leopolda Okulickiego powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. To przedstawiciele tej organizacji, czwarty zarząd, zginęli 1 marca, dokładnie 70 lat temu. Zostali zamordowani w katowni UB przy Rakowieckiej w Warszawie. Dziś w tym miejscu odsłonięta została tablica, która przypomina ich nazwiska. Wszyscy ci upamiętnieni na tej tablicy, czwarty zarząd WiN-u, wszyscy mieli przeszłość w Armii Krajowej, tak jak większość członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wskazywał prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Wśród zamordowanych 70 lat temu był dowódca pułkownik Łukasz Ciepliński. Słowa polskiego bohatera, które napisał w liście do syna, przywołał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. To testament, który dziś wybrzmiał w powstającym w dawnej katowni UB Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wybrzmiał wraz z hymnem Polski, tej Polski, która jest suwerenna, tej Polski, o którą walczyli niezłomni. Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy Rakowieckiej powstaje z inicjatywy Resortu Sprawiedliwości. Ma być pomnikiem, który przypomni o bohaterstwie żołnierzy antykomunistycznego powstania. Młodzi ludzie z całej Polski, którzy tutaj przybywają, dotykają nie tylko historii, dotykają też drogi ku naszej wolności. Podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który zapalił dziś znicz przed ścianą straceń, dokładnie tam, gdzie komunistyczni zbrodniarze wykonywali egzekucje na żołnierzach wyklętych. Tym niezłomnym, którzy żyją do dziś, ale też tym, którzy dbają o pamięć o nich. Prezydent Andrzej Duda w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczył odznaczenia państwowe. Dzisiaj Polska musi pokazywać, że pamięta. Pamięta dla swojej historii, ale przede wszystkim pamięta dla przyszłych pokoleń, żeby one widziały, jaka postawa jest postawą prawdziwego patriotyzmu. Prezydent przypomniał, że ogromną rolę w tym, by podtrzymać pamięć o niezłomnych, odegrał zmarły prezydent Lech Kaczyński. Z jego inicjatywy powstał Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze nazywani przez komunistów wyklętymi dziś jawią się jako niezłomni.
Za niepodległą, suwerenną Polskę byli gotowi oddać nawet życie. Żołnierze niezłomni najczęściej wywodzili się z podziemia niepodległościowego z czasu II wojny światowej, przypomina profesor Mirosław Golon. Armia niemiecka przegrywała, do roku 1945 została całkowicie wyparta z ziem polskich i przejęła na tym obszarze militarnie kontrolę armia państwa sowieckiego. Także to był protest przeciwko tej nowej już władzy. Naukowcy spierają się, czy było to powstanie, mówi historyk profesor Krzysztof Kawalec. Nie było tutaj jednolitego kierownictwa, ani jednolitej struktury. Część środowiska historycznego ma wątpliwości, czy można mówić o powstaniu antykomunistycznym, czy po prostu o zbrojnym oporze przeciwko narzuconej władzy. Podziemie antykomunistyczne tworzyły dwa nurty, jeden wywodzący się z Ruchu Narodowego, drugi z Polskiego Państwa Podziemnego, spośród którego wyróżniało się Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ostatnim dowódcą WiN-u był podpułkownik Łukasz Ciepliński. Poszedł na wojnę po prostu 1 września 1939 roku, walcząc z Niemcami. Wspaniale się zapisał z Virtuti Militari za bitwę nad Bzurą, a następnie prowadzi tę walkę prawie ponad 11,5 roku do 1 marca roku 1951, gdy poniósł śmierć. To na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z pokazowego procesu Cieplińskiego i jego towarzyszy broni zachowały się nagrania. Kto w Polsce wydawał wyroki w tym czasie? Sądy. No więc o co chodziło? Może oskarżony powie jasno. Chodziło PSL-owi o zlikwidowanie. Co znaczy zlikwidowanie? Może oskarżony jest prawnikiem. Proszę określić jasno. O co chodziło? O zamordowanie. O zamordowanie kogo? Nazwiska nie pamiętam, rzekomego sprawcy zabójcy Wiatra za wojny. Tak, a poza tym? Na nagraniu słychać głos umęczonego podczas tortur Cieplińskiego. Żołnierze niezłomni przez wiele lat żyli w ukryciu, z dala od swoich żon, dzieci i przyjaciół. Gdy trafili do celi, funkcjonariusze UB stosowali wobec nich najbardziej wyszukane tortury. Od bicia poprzez wbijanie igieł pod paznokcie czy miażdżenie palców. Były też przypadki zakatowania więźniów na śmierć. Komuniści prowadzili wobec żołnierzy wyklętych także działania propagandowe, podkreśla historyk dr Robert Derewenda. Chodziło o spreparowanie historii, która była nieprawdziwa. Z jednej strony wyzwalała nas, czy miała nas wyzwalać Armia Czerwona z czterema pancernymi, oczywiście i psem na czele. Z drugiej zaś strony były reakcyjne bandy, które występowały jako faszyści przeciwko wyzwolicielskiej Armii Czerwonej. To fragment artykułu Życia Warszawy sprzed 70 lat. Członkowie 4. Komendy Głównej WiN, szpiedzy na żołdzie amerykańskim, już w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowali się zdradziecką postawą wobec Polski. W bezgranicznej nienawiści do obozu demokracji wszczęli oni walkę z ruchem robotniczym, stając się sprzymierzeńcami hitlerowskich oprawców. Żołnierze wyklęci ginęli w samotności, często bez wiedzy rodziny. Strzał w tył głowy, zakopanie gdzieś poza cmentarzem, bez obecności księdza, bez obecności bliskich. Wrzucani byli do dołów, zasypywani byli wapnem, aby nikt później nawet nie dowiedział się, gdzie spoczywają. Tak wyglądały ostatnie chwile żołnierzy niezłomnych. Tuż po wojnie było ich prawie 80 tysięcy. Ciał wielu z nich nie odnaleziono do dzisiaj.